Halo, pogotowie? Mamy poszkodowanego w wieku około 30 lat. Mamy poszkodowanego. Oddychający, przytomny. Ma złamaną rękę i ranę na nodze. Celem zawodów jest, jak zawsze przy tych zawodach, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Zawody są skierowane dla uczniów gimnazjów, które walczą o puchar ratowników grupy bieszczadzkiej GOPR. I również są zawody powiatowe pierwszej pomocy dla szkół średnich. Założeniem zawodów jest takie, żeby drużyny walczyły w części teoretycznej, czyli piszą test, to jest jedna z konkurencji, a pozostałe konkurencje są tak zwane praktyczne. Tym razem w tym roku jest 4 konkurencje praktyczne, podczas których uczestnicy spotykają się z takimi chociażby zdarzeniami jak złamania, oparzenia, mają do zastosowania AED, więc no jest dość zróżnicowane, tutaj są te sceny. Mamy 4 konkurencje. Jedno to mamy udzielanie pierwszej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia i tam oceniamy jakość uciśnięć, jakość wentylacji, sekwencję taką, jak mają prowadzić te uciśnięcie, wentylację zespoły. Druga konkurencja to jest wypadek na schodach. Mamy poszkodowanego, który leży z złamaną ręką, z złamaną nogą. Nie do końca udziela właściwych informacji co do miejsca zdarzenia, nie wie co się stało. Należy tego poszkodowanego zabezpieczyć, czyli zabezpieczyć urazy, no i przede wszystkim zabrać go z tych schodów. Tutaj sprawdzamy zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie poszkodowanego, zabezpieczenie krwawiącej rany i udzielenie pomocy tym poszkodowanym. Mamy również użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego i tutaj w zasadzie się to skupia na tym, żeby włączyć i wykonywać polecenia tego defibrylatora, czyli sprawdzić stan poszkodowanego, prawidłowo nakleić elektrody na tego poszkodowanego, ocenić jego stan, ewentualnie przeprowadzić defibrylację i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Dobry ucisk. Dzisiaj miałem pierwszy raz możliwość działania na defibrylatorze AED, który niestety w Polsce nie ma ich za wiele, ale trzeba umieć na nim działać. Jest to urządzenie, które pomaga nam w ocaleniu osoby. Tak, wydaje ono proste komendy, których my musimy się tylko do nich stosować i możemy tym sposobem uratować życie danej osobie. Takie zawody dają nam wiele, bo możemy tą wiedzę, którą posiądziemy tutaj, wykorzystać w życiu codziennym. No, lepiej, żeby się nigdy nie przydała, ale jeżeli zajdzie taka sytuacja, to trzeba ją wykorzystać. Takie zawody warto organizować, ponieważ poszerza to wiedzę na temat pierwszej pomocy i na pewno oswaja ludzi z przystępowaniem do działania. Dają nam wiedzę na temat, no, jak postępować w nagłych przypadkach, gdy życie kogoś jest zagrożone. Dają nam pewność siebie przede wszystkim. No, wiemy, jak uratować kogoś po prostu. No, cel zawodów jest właśnie taki, żeby propagować tą pierwszą pomoc, żeby też tak naprawdę uczyć uczestników oczywiście, nie bać się ratować przede wszystkim, bo to jest zawsze ta jakaś bariera taka, która powoduje, że bardzo często nie podejmujemy działania. Staramy się po prostu właśnie tutaj właśnie uczyć, jak to robić właśnie najprościej, żeby nie bać się ratować. Ponieważ jesteśmy tu już od paru lat, to widzimy, że ten poziom wyszkolenia tych ekip jest coraz większy. Jak na początku mówiliśmy, w zasadzie uwagi dotyczyły podstaw, tak w tej chwili dotyczą niuansów, czyli żeby głębiej uciskać klatkę piersiową, może mniej wentylować, ale to są już takie uwagi, które powodują, że to udzielanie pierwszej pomocy jest bardzo, bardzo profesjonalne. Także my jesteśmy zadowoleni z tego, że ta świadomość udzielania pierwszej pomocy jest już taka wysoka i tak fajnie potrafią ci młodzi ludzie udzielać pomocy. W momencie, kiedy coś nam się stanie, to nie ratuje nas karetka za 800 tysięcy czy śmigłowiec za 23 miliony, ale ratuje nas ta osoba, która jest świadkiem zdarzenia i nam potrafi udzielić właściwie pierwszej pomocy i to jest najważniejsze.